Uwaga, uwaga! Gracze, którzy użyją kodu Gaming with Farel pomiędzy 8 a 23 lutego, otrzymają za darmo malowanie Przytulne Serca. Nie przegap takiej okazji, skiny zostaną rozdane przy starcie aktualizacji 7.40. Bigos. Bigos jest rzadki? Nie, słabo. Bigos. Jak kisiel. Ej! Mądre! Śmietnik, no. Drzwi, parapet! Kolejny! Dostałem! Za autem schowaj! Perfekt! Nie! Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym zwarywanym odcinku z trybu kreatywnego. Jest dzisiaj ze mną Szaku TV. Siemaneczko. Oraz Szalunover. Cześć, cześć. Szalunover, ja zawsze źle czytam twój nick, nie wiem czemu. Witam was bardzo serdecznie, panowie. I dzisiaj będziemy przechodzili mapkę, która się nazywa 14 dni później. Oczywiście kod do mapki macie podany w opisie tego filmu. Panowie, jest to escape, jedna droga prowadzi tylko do wolności, więc musimy ją odnaleźć razem wspólnie. Możemy tutaj używać różnych przedmiotów, które znajdziemy na mapie. Nie wiem, czy też są jakieś androidy w postaci zombie, ale za chwileczkę wszystkiego się dowiemy. Na początek jakiś próg łapek dla widzów i robimy kolejny taki fantastyczny odcinek. Wiesz co, tak jest 10 tysięcy. Szalony. Przebijesz to? 11. Oto 11 tysięcy łapek, robimy kolejny taki fantastyczny odcinek. Panowie, co? Zaczynamy. Aha, jeszcze jedno. Prawilny kodzik. Gaming with Farel, żebyście wpisali, który resetuje się co 2 tygodnie w sklepie. Właśnie, to bym zapomniał. Najważniejsze. Najważniejsze. Farel pierwszy. Okej, jesteśmy w jakiejś łazience i znowu kibel. Let's go. Dobra. Zawsze to jest ta łazienka, zauważyliście? Tak jest, jakieś magiczne są te łazienki. Dobra, co my tu mamy? Okej. Wyszliśmy, jesteśmy w jakimś opuszczonym mieście. Dobra, powolutku, powolutku, bo coś tu może się zdarzyć. Uważajcie na trapy i na przeciwników. Dobra, to chyba nic, wiecie? Czy można przeskoczyć? Ty, jest jakieś auto, ale tak jeszcze niestety nie wskoczymy tędy. Trzeba znaleźć drogę tam. Dobra, panowie. Dalej, co my tu mamy? Tutaj nic. O, sklepik jakiś, idziemy zobaczyć, jakiś prowiant może będzie. Działam na zakupy. Tak, obrabować. Dobra, ja zamykam. Cyk, tu nic nie ma. O! Nie da się tędy przycisnąć, może tu podregałem. Jest! Jest droga, dobra. Panowie, mamy jakąś wioskę teraz, jakby traktor. Tutaj grilla ktoś smażył. Nie można nic rozwalać. Zobaczcie w krzakach, może coś jest w krzakach pochowane. Dobra, nie ma nic. Pusto? Dobra, sector clear. Nie mam. Okej, tutaj jakoś można wskoczyć na klimatyzator i później może na lampę, czekaj. Klimatyzator? Nie, jednak nie. Okej, okay. Panowie. Chłopaki, coś słyszę tutaj w domku. Dobra, to po cichaczu. Ja tego, ja otwieram, ty wchodzisz. Go! Go, 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 go! Łapy do góry! Łapy do góry! Łapy! Łapy, łapy! Tylko szkoda, że mamy kurcze kilofy same, nie? Co będziemy im zrobić? No. Co my im zrobimy tymi kilofami? Przepraszam. O, krzaki nawet w chacie wyrosły. Dobra, jest szukajka jakaś, tu jest szafa. Szynka. To nic nie ma. Szynka, ale jak tu do szynki dojść? Kurde. Czekaj, szynka u góry? Czekaj, na drzwi wskocz. O, u góry chyba jest. Na drzwi wskoczyłem. Ej, nie widzę jej. Spadłem przez dywan, dobra! Jestem, panowie. Kevlar. Kevlar tylko. Tutaj hałasu, jeden Kevlar. Jeden Kevlar, no ale mamy. Pierwszy item, dobra, na razie go nie piję. Czekajcie, po kolei, jak się teraz stąd wydostać? Aha! Dobra, idź pierwszy. Jeszcze raz. Dobra. Nice. Jednak tędy droga prowadzi. Dobrze. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Tak jest. Myślałem, że już się tędy nie wyjdzie. Okej, okay, powolutku. Go, go, go. Na kucaka, żeby nikt nas nie nakrył. Otwieramy drzwi. Tu chyba mamy już z głowy, nie? Cały o. ten. Jest jeszcze o, jakiś tutaj balkon. Byliśmy na balkonie? Nie, nie, ale drzwi otworzyłem. Dobra. Hop. Dobra, jakoś na stodołę wbiegłem. Na górę wskoczyłem. Zobaczmy, nic nie ma. A, to wybiegacie. Przeszukujcie krzaki, może coś będzie w krzakach, naprawdę. Nic nie ma, traktor. Szalony, masz coś? Poczekaj, idę do ciebie. I trzeba chyba ten. Ty, Szaku, wlazłeś tu na dach i co się dzieje na dachu? Nic? No i tutaj trzeba zejść. A tu nie można jakoś po dzikim pnączu? Nie, nie da się. No nie, raczej nie. Tędy trzeba. Aha! Tirem. Dobra, XD. Na oponę tu. Czekaj, dawaj, czekamy na Farela. Na płot. A byliście tutaj w tych krzakach? No nie, ale chyba jak ale tam raczej chyba nie wyjdziemy. Ja i tak spróbuję. Poczekajcie. Szybki. Szybki przegląd. Co tu się dzieje? Dobra, tu mam jakąś słomę. Nic, tutaj traktor. Gdyby ktoś spadł, to są snopki siana.
I można sobie wskoczyć, ale niestety Farel nie doskoczył, jak zawsze. W parkurach to on jest rzadki jak... Bigos. Bigos jest rzadki? Nie, słabo. Bigos. Jak kisiel. Dobra. Nie. O! Tu w lew. Co? Brawo, Jasiu. Brawo. Ja mam 1 HP i jest friendly fire. Nawet nie wiedziałem. Dobra. No, też nie wiedziałem. W sumie wypiję tego Kewa. Wypiję w razie W. No, pij. Gdyby znowu ktoś mi skliknął. Jestem. Kurde, teraz jest zagadka. Chyba z murka na kwiatek. O kurcze, to będzie zagadka. Z murka na kwiat. Nie no, kurcze, kolejny daremny parkour. Nie da się chyba od tego odbić. Szukam drugiej drogi jakiejś. Tu przez okno mi się wydaje jakoś, ale kurde. Jak? Na drzwi. Ej! Mądre! Śmietnik, no. Drzwi, parapet! Jak ty survivalista, szalunower? Dobra, skacz. Widzowie, piszcie w komentarzu. No pięknie. Kto pierwszy... Ła, wypchnął mnie. Kto pierwszy znajdzie drogę do wyjścia? Czy szalony, czy szaku, czy Farel? O, taki challenge. No, kicaj. Hop, hop. Ta, nie da się. Nie do zrobienia to jest. Mówiłem, nie do zrobienia to jest. Chyba, że 90 wykręcisz. Dobra, panowie, trudno. Na pewno nie tędy droga, to jest wyjście moim zdaniem. Lećmy dalej, zobaczmy tutaj co się dzieje. Przecież mamy jeszcze dużo budynków do... Cała mapa. Przeglądnięcia. O, widzisz od razu jak po sznureczku. Jest jakaś szukajka. Klimatyzator. Dobra, tędy nie. Mamy schody. Ale tam są drzwi zabudowane. Idziemy siatką. Idziemy siatką, hop. Otwieramy, dobra, po cichaczu. Żeby jakiś wkurzony sąsiad nam nie zgasił światła. Dobra, nie ma nikogo. Dobra, panowie. Jednak trzeba zrobić klimatyzator jakoś. No, niestety spadłem, ale tu mamy worek na śmieci, żebyśmy mogli po nim skoczyć, widzę, na siatkę wyżej. Ale tu jest skakania. Ja dziękuję, ale mega kozacka mapa. Chyba wiem. A tak mnie nie podsadzisz przecież, misiu kolorowy. Dawaj, spróbuj. Tego trzeba to zrobić, patrz, gościu. O. Chciałem się zatrzymać tu na czymś. Kurde. Ale zagadki to są. A jak wiem, nie, chłopaki, patrzcie. Przejście, chłopaki, chodźcie na dół. Patrz tu, gościu, drzwi. Drugą stronę otworzyłem, jestem. Piętro wyżej. Dawajcie pierw tam. Przejście tajemne. Dobra, to pierw robimy przejście tajemne. Górę też mamy rozwikłaną. Dobra, dawajcie. Pierw dołem. Aha, baziami. Dawaj. Jest coś, no dawaj, go, go, go. Go powoli. Idziemy. Powoli, powoli. Może coś tu będzie. Tak. Na razie widzę beczki z winem. Możemy się naupać. No. Ewentualnie. O kurde, patrz, wózek. Dwa. Ty, ktoś strzela, no, amarena. Ktoś strzelał. Wózek będzie nam potrzebny do tego, żeby przez coś przeskoczyć. Z pewnością do okna. Wypchaj go na zewnątrz. Mi się wydaje, że tutaj ten wózek jest po to, żeby nie wpaść w błoto. Nie no, żartuję. On jest po to, żeby wskoczyć przez to okno. Mówię wam, on jest po to. No dobra. Nie, on nie jest chyba po... Nie no, jest po to. No bo po co może być innego? Da nam to coś? Weź go podstaw tu. Nie, chyba. Za nisko, tak czy siak będzie. Zaraz ten wózek do kolei. A jakbyś wózek postawił tu na auto, wjechał tym wózkiem na auto i z auta na parapet. Patrz, prawie było! Nie, no nie. Co wy kombinujecie? O, tak, tak, to. Nie, tak się nie da. Dobra, epizod z wózkiem zostawmy sobie na później. Chodźcie, idziemy dalej zobaczyć tą górę, bo tam skakowałem wejście. Chodźmy na górę, patrzcie. Cyk, drzwi. Po drzwiach. No nie pchaj się. Poczekaj. Po kolei, każdy zdąży. Okej. Okay. Jest skrzyneczka, a w niej? Kevlar mały. Masz jednego, wypij, mordo. Może coś ci to da. Dzięki. Proszę. Ale trzeba znowu drzwi otworzyć w drugą mańkę. I tak, hop, na drzwi. Hop. Albo i nie. 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 Za ciężko, za wysoko. Nie dam rady. Wskoczysz na to okno po parapecie, jak assassin? Tam się chyba nie da. No chyba nie. Ale
Ale spróbuj, na te niżej. Tak. Poczekaj, idę. Hop. Ho! Jestem. O, o. Trzeba jakoś tak na pół gwizdka przeskoczyć. Nie tędy. No, droga. Coś cienko. Bardzo cienko, kurde. Idziemy niżej. Znaczy, idziemy niżej, idziemy dalej. Ale tam, kurczę, jest coś nierozwiązana zagadka. Pamiętajcie, że musimy dojść do centrum kreatywnego, a tu na razie centrum kreatywnego nie widać. Tu są jakieś bambusy. Kolejny sklepik, ale tu mamy chyba... Wow, 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 wow! Ej, chłopaki, mam skrzynię. Dawaj skrzynkę. Jak ty tam? Tutaj. Gdzie ty żeś tam wlazł? Jak ty żeś wlazł? A, dobra, wtedy... Skoczyłem z dachu na te deski. A, dobra, lecę. Hop, hop. A, na ten drewniany zeskoczyłeś i tu teraz. Tak. Okej, okay. Hop. Dobra, jestem. A, to okno jest o wiele lepsze. Skrzynia. Tu można rozwejść. Dobra, co mamy w skrzynce? Ślur, dobra, Szarbi. Szalony, pisz. Pij ślurpa. Dobra, biorę. My coś tam mamy. Strzelają. Wiem właśnie, trzeba uważać. Bo nie wiadomo skąd można dostać. Tu damy jakąś radę przejść? Nie, nie ma chyba żadnego nie zawarto. Ukrytego tego przejścia nie ma. Dobra, nic. Wychodzimy, panowie. Oknem. Wyszliśmy, trzeba oknem wyjść. Ja bym proponował iść jeszcze dalej. No właśnie, tędy. Czy mogę zrobić jakoś tu na barierkę wskoczyć? No. Wiem, dobra, mam pomysł. Patrzcie, panowie. Oponka. I teraz musi być lampka. Czekaj, oponka. Ach. Oponka. No nie da się, kurde. Wow! Ty co zrobił? Spacji musisz użyć przed, na, przed tego. Dobra, dobra, myślałem, że pierw na lampkę. Ej, patrz, tutaj chyba na te takie znaczki chińskie z lampy. Z lampy na znaczki chińskie? Co ty kombinujesz? O kurde, to będzie przekichane, wam powiem. Tu jest coś nierozwiązane z tym klimatyzatorem. Ta opona tu nie jest nadaremno, ja wam mówię. A może chodźmy tutaj. Widzę coś. Patrzcie na to. Ej. No. Follow me. Where are you? There. Here are you. A there you are. There. Oh, nie no, to jest za wysoko moim zdaniem. Follow me. Yes, yes. Patrzcie tam. Tam po prawo, wiesz? Ty, jaki gate, uważajcie. Gdzie to jest? Tam tu jakiś bokser. O. Trzeba mu nakopać na plecy. Uważaj. Typy, typy! Niedobrze. To my broni nie mamy świrować? Oj, dostałem, ale żyję. Ja uciekłem. Wow. Kolejny! Kolejny! Dostałem! Za autem się chowaj! Perfekt! Nie! Nie no, nie da się tego przejść chyba. Ej, za dużo ich jest. RPG-owo? Czyli słuchajcie... No od nowa. Najgorsze jest to, że my musimy zbierać asortymenty, które się znajdują na mapie po to, by przeżyć na końcu i to przebiec. Tak jest. Dwóch bejtuje, jeden biegnie. I tak trzeba będzie zrobić finalnie, ewentualnie. O, się nadzrymowało. Trójkę biegnijmy. Ale tutaj, wiesz co, jeszcze trzeba znaleźć kilka ukrytych tych, przejść. Ja wiem, tutaj, to mi się wydaje, że to w ogóle trzeba drzwiami u góry poprzeskakiwać jakoś. Jak wejść na ten dach? Jak wejść na dach? Tak, trzeba wejść na dach oponami, moim zdaniem. Na dach oponami. Po czym? Znaczy tą oponką, nie? Po czym po dachu, tam po płocie. Nie, później jest siatka. Nic nam to nie da. Bo tu jest później siatka, jednak to nic nie da. Trzeba znaleźć wejście tutaj na ten dach. Drzwi są otwarte, po autobusie. Z autobusu na stację paliw. Dobra, jest, panowie. Masz? Jest, kurczę, cały nakreślony plan działania, dokładnie. Auto, polonez. Później tu, skrzyneczka. Na tira, z tira. Na stację. Ze stacji na autobus, z autobusu na murek, z murku na klimatyzator, z klimatyzatora na lampę. Ja dziękuję, ale to jest łamigłówka. Z lampy tutaj. Nie! I mnie zrzuciło. Najgorzej. Najgorzej. Let's go. I teraz troszeczkę trzeba się odsunąć, żeby to przeskoczyć. Jestem. Nice. Okej, szalony. Co tu się dzieje? Uważaj na androidy! Po dyni. Uważaj... Po dyni? A,
Ta dynia trzeba kucnąć, tak? I wtedy się przychodzi. Super, ej, excellent. Dobra, i mam autobus, znaczy ten, samochód. Więc samochodem możemy uciec. Tylko teraz, panowie. Czaku, nie musisz, tu. Idę do was. O, 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 o. Dobra, jestem. Okej, moi drodzy, teraz wszyscy stawiamy łapeczki w górę i modlimy się, żeby Faral nie dostał kulki podczas tej morderczej szarży. Paki, jest problem chyba, nie zmieścimy się. Jest, jest. A, dobra. Dobra, pełen. Jest! Dobrze, dobrze. Nierpek! Man. Dobra, i nasz samochód uległ w gruzach i to była ostatnia szansa na to. To była ostatnia chyba deska ratunku w tym odcinku, moi drodzy. Niestety nam się nie udało wyskoczyć, ale sprawdźmy jeszcze raz. Szybko. Uda nam się, uda nam się. Najgorzej. Było blisko. Ten mamy na muszce. Na muszce mam mnie, jak nic. O nie, on strzeli z tego RPG'a i my padamy. Nie pchaj się tu! Odejdź! Co wy tak się denerwujecie? Dobra. Faraldachem. Tutaj mogę wyskoczyć za mapę, ale nie będziemy uszukiwali. Ale to jest wyjście. Dobra, uciekamy krzakami. Dobra, my uciekamy krzakami, dawajcie. Fara z Faralem po murku, krzakami. I czy przejdziemy? Dobra. Czy będzie teleport? Czy będzie Nie! 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 Centrum kreatywne widzę, ale nie widzę! Jest! Czekaj! Nie! Siatkę postawił, ham! Siatkę postawił, kurczę! Dobra, jestem z powrotem, panowie. Plan jest prosty, nieskomplikowany. Robimy tak jak przed chwilą. Tylko, że po siatce zabrać. Ale i ty tak nas trafią. Kurczę, tak nie o to wydaje. chodziło. Trzeba zbejtować trochę. Patrz, trzeba tak zrobić. Dobra. Jak oni przyładowywują, można wtedy biec. No, ale co za długo czekania. Nie dostałeś, super. Najsik. Dobra, jestem. Okej. Okay. Pana RPG'a nie ma, to zginął. Pana RPG'a nie ma? Jak to się stało, że pan RPG... Zginął, wysadził się. Zginął, a wysadził się. Dobra. Musimy zrobić to tak. Z daleka będzie strzelał, uważaj. I tu z plecu. W sumie wbiłaś tu, ta? Nie, tam nie, to chyba nie. U góry jest na wieżyczce! Uważaj, można dostać w czosnek. No ładnie. To nie jest zła zadyma. Wózkiem! Geniusz! Geniusz! Leć pierwszy! Ale no nie! On ma M-ka na przodzie. Najgorzej. A! O nie, prawda? Nie, to jest nierealne. Nie wiem, panowie. Nie damy rady tego przejść, nie mamy już po prostu leczenia żadnych innych potrzebnych nam rzeczy. Ty, jest samochód, tutaj jeszcze jeden. Tak? No, idę po w sumie samochód. To jest respawn samochodowy. 200 IQ, bierz go. Ale poczekajmy może aż się drugi jeszcze z respi pojedziemy na dwa, co? Bo na pewno któryś z nas dostanie kulkę. Albo nawet na trzy poczekajmy i polecimy na trzy. Co mówisz, szalony, że co z tym samochodem? Tam jest tylko chyba jeden samochód, ostatni. Czemu jeden? Nie respi się? Chyba nie. A, dwa samochody na dwie próby może zostawili. Czyli niestety nie polecimy na trzy auta. Ale mamy jeszcze wózek w razie czego? No faktycznie nie zrespił się tutaj. Dobra, zejdźmy niżej i zobaczmy. Jest samochód, no. Jest samochód, kurczę. Do góry. Tam się nie respi. Nie respi się niestety. O, lipa. Okej. Okay. Trzeba wyjść teraz, obrócić go. Czy się nie popsuł? Czaku. No co ja mam ci zrobić? Ma ktoś ten wózek? Tak. Dobra. Szalony, stań z lewej strony mi się wydaje.
żeby tu? Tak. Szaku, lecisz za nami, tak? My pierwsi autem, bo szybsi. Dobra. Dobra. Jesteś gotowy? Widzowie, jestem. Trzymajcie kciuki, teraz nam wyjdzie. Nie ma rakietnicowego, który nas wtedy ściągnął. Dobra. 3, 2, 1, go! Dawaj. No nie! Aha, no niestety... Jest sens. Niestety, wiecie co, bez naszych medykamentów, które mieliśmy, które zużyliśmy już, nie da się tego przejść. Mam jeden ostatni pomysł, to może się udać. Ja teraz mamy jeszcze jakieś auto, albo dojdziemy do tamtych i wskoczymy na ich dach. I z tego dachu przeskoczymy na jakiś dach budynków, to nas nie zauważą obrońcy. No, ale pierw trzeba tam dojść. Okej, moi drodzy, zaczęliśmy grę jeszcze raz. Tym razem bierzemy ze sobą samochodzik i postaramy się uciec bez żadnych bandaży, ślurpów, kewlarów itp. itd. Mam nadzieję, że nam się uda, bo chcemy też wam pokazać, jak uciec, żeby nie popełnić tego samego błędu, co my. Dobra. Lecimy. Na dwa autka, panowie, czy na jedno? Tak, na dwa. W sumie, sprawdźmy jeszcze te okno tym samochodem. Co wy na to? No dobra. Samochód mamy. Nie, w sumie... Może i tak. Widzieliście to? Widzieliście to? Widziałem. O nie, jak to się stało? Halo? Ej, nie można przejść. Cwaniaczek zrobił ukrytą ścianę. Nie, jest. Nie. Nie mogę nic zrobić teraz. Halo? Z drugiej strony, chodź. Ale laga miałem perfidnego. Karel, tutaj musisz przejść. Dobra. Jak my koty po dachach skaczemy. Wow, było blisko, byś spadł. Okej. Czyżby win? Tamten strzela. Nie! Tego nie widziałem, wariata. Dobra, panowie. Ale masz tego strażnika na wieżyczce. Masz jakieś okna? Nie. Ja jeszcze się, panowie, wrócę i zobaczę, co się dzieje na tym. Jak tam wejść do okna któregoś? Zróbmy tak, żebym postarał się... Aha! W środku nic nie ma! Niestety, Szaku, w środku dobrze. Nic nie ma. Uciekam! Nie! Szalony gryzie glebę. Dobra, panowie, wracamy i lecimy samochodami na zadymę. Prawie! Czekajcie, może najpierw wysadzimy tego z rakietnicą, co? To podbiegnij do niego, niech sam wysadzi, tak? O to chodzi? No dobra. Dobra, dobra, bo ten z rakietnicą nas zaraz, no, ściągnie. Rakietnicowego trzeba wyeliminować. Albo rakietnicowy! Niech robi dziury w budynkach. Ale on chyba nie robi dziur. Ale tu na przykład nie mamy ściany, tu się coś nie zbugowało mi. Nie zrenderowało. LOL! LOL! Mhm. Dobra, wartownik zginął. Jakiś bug jest, panowie. Na luziku. Dobra. Dobra, panowie. Tak, co ty robisz? Nie widzi mnie. Oszukuję przeznaczenie. Ja dziękuję, uciekaj, Farel! XD, co tu się odwaliło? A co robicie, panowie, bo nic nie mówicie. Staramy się przejść tak jakby bokiem. Skakujemy na ten dach. Jesteście u góry na daszu, tak? Nie, 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 na razie zginęliśmy. Patrz, ale patrz, pokażę mi coś. No, no, dobrze. Tam, no, o, tam, chodzi, tam. No. Dobra. To mówcie, że tutaj. Nic nie mówicie, chodzicie. Cyk, cyk, cyk. No, ty, mądre. Ale on tam strzela. O nie. Ten z M-ki strzela, dobra. Dobra, przeładował. Dobra, dawaj, dawaj, szalony! Kucaj, 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 kucaj! No, jak trzeba wejść, się. Nie, tędy, jak on skończy, patrz. Chodź, chodź, dobra, ja odwracam! Ja odwracam uwagę! Uciekniecie, ja wam mówię, ja wam to gwarantuję, ja wam pomogę, uciekniecie. Myślisz? Ale ty, a ty zostaniesz? Nie. Właśnie. Ja nie zostanę, ja ucieknę, spokojnie. O mnie się nie martwcie, ja sobie radę dam. Przebiegajcie, przebiegajcie. Haha! Tego się obraca dziwnie do mnie. Kurde. Padnęliście? Mhm. Ale dobra, jeszcze jedna próba. Jak to mówią?
Przeładuj. Przeładuj, chamie. Byłem blisko, kurde! To trzeba na 3-4 wszyscy biegniemy, jak on przeładowuje. Panowie, poczekajcie na mnie u góry. Jesteście już tam? No tak jakby. A macie teleport? No tutaj, za ścianą. Wiesz co? Tak jakby to chyba jeszcze nie jesteśmy. Patrz, tu jest ten. Parkour. Aha, dobra. Jak? Przedostał się, dobra. Jesteśmy. Jesteśmy, jesteśmy. Okej, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobał Faral. Niestety został sam jak palec na tym postapokaliptycznym świecie. W tym postapokaliptycznym świecie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, wpisujcie kod GAMING WITH FARAL w sklepie. Trzymajcie się. Yo!